Festynowo, rodzinnie i koncertowo przebiegały tegoroczne Dni Warty. W ostatni weekend stadion MKS Jutrzanka Warta wypełnił się po same brzegi. Sobotnie popołudnie przebiegało w rodzinnej strefie kreacji i animacji. Można było też spróbować swoich sił na strzelnicy paintball. Mieszkańcom umilały czas występy dzieci z Warckiego Centrum Kultury. Na scenie wystąpiły siostry Weiss z koncertem dla dzieci. Wystąpił także Krzysztof Prusik, zwycięzca programu The Voice Senior oraz zespół Beware. Gwiazdą wieczoru była Cleo. Dni Warty zwieńczył koncert jubileuszowy męskiego chóru Lutnia z Warty. Chór w tym roku obchodzi stulecie istnienia. Jego członkiem jest m.in. burmistrz Warty Krystian Krogulecki. Lubię śpiewać, lubię śpiew klasyczny. To mi odpręża, daje po prostu dużo takich dobrych emocji i każdemu mężczyźnie polecam, aby jak tylko może wstąpił do chóru, bo naprawdę warto, można poszerzać swoje horyzonty w sposób nieograniczony. Na szerszą relację z obchodów Dni Warty zapraszamy do środowego programu.